to już siódma niedziela w okresie zwykłym. Niedziela chyba najtrudniejsza. Dlaczego? Bo daje wyjątkowo mocne słowo. Miłości naszych nieprzyjaciół. Pewnie powiesz, ja mam wszystkich przyjaciół. Nie mam osoby, którą nie kocham, której nie lubię. Przyjaźnię się z wszystkimi. Wszyscy są dla mnie dobrzy, mili. I ja też taki i taka jestem. Czy rzeczywiście? Pan Jezus wie, co się kryje w Twoim sercu. Dlatego daję dzisiaj szczególną lekcję. Lekcję pokory. Lekcję, która każe miłować nieprzyjaciół. Każe miłować szczególnie tych, którzy może stoją na naszej drodze. Może z naszego punktu widzenia nam przeszkadzają, ale to dzięki nim się uświęcamy. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was przeklinają, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Jakże wyjątkowe to słowa, ale jakie trudne. Łatwo się o tym mówi, ale kiedy przychodzi codzienność, przychodzą obowiązki, sprawy dnia codziennego, to już nie staje się to takie proste i łatwe. Bo łatwo jest odpowiedzieć złem za zło. Łatwo jest odpowiedzieć słowem na słowo, ale trudno jest miłować nieprzyjaciół. Trudno jest okazać miłość tym, którzy nas skrzywdzili, którzy nas zranili. Ale Bóg przecież uczy przebaczenia. Uczy tego, co najważniejsze. I o tym jest mowa w drugiej części Ewangelii. Że jeśli Ty dajesz dobro, to nie oczekuj tylko i wyłącznie tego dobra. Twój dar ma być bezinteresowny. Ty masz wszystko czynić z potrzeby serca, bo to, co masz najcenniejszego, skrywa Twoje serce. A co możesz dać? Może warto przez chwilę pomyśleć, co jest moim szczególnym darem? Co mogę dać drugiej osobie? Już wiesz? To zatem pójdź. Zobaczysz, że Bóg Cię nagrodzi. Wynagrodzi Ci za to, co dziś może wydaje się trudne, co Cię boli, co Cię dotyka. Ale oczyszczenie i doświadczenie prawdy, że potrafisz kochać także tych, którzy są Twoimi nieprzyjaciółmi, sprawi, że będziesz prawdziwie szczęśliwy.